Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w nowej sesji Zagrajmy w KO Challengers. Moi kochani, ostatnim razem udało nam się przejść świat podwodny oraz byliśmy w poziomie, gdzie pelikan zabrał nas na tropikalną wyspę i mogliśmy poczuć tak zwany ziew. Znaczy, może nie ziew, ale mogliśmy poczuć po prostu taki klimat wakacji. Zanim podejdziemy do świetlika, zróbmy sobie tutaj minigiereczkę, co wy na to? Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Bonus strzelanie. Jestem ciekaw tego bonusu. Start! Okej, tego bonusu nigdy nie robiłem. Szczerze powiedziawszy, nie robiłem go nigdy, więc to jest dla mnie taka totalna nowość. Nie wiem, czy on czasem nie jest ekskluzywnie pod KO Challengers, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest. Więc mogę się tutaj oczywiście pomylić nieco. Nie mamy tutaj nawet podanego rekordu, więc szczerze powiedziawszy możemy tylko gdybać, kto jaki miał, że tak powiem, wynik. Na razie mamy 14 punktów i się tego trzymajmy. Miejmy jak najwięcej. Dla osób ciekawskich nagrywam tę sesję 23 stycznia, gdyż ostatni odcinek z KO, który wleciał dzisiaj, czyli w sobotę 23 stycznia, był ostatnim odcinkiem z sesji poprzedniej, jaki nagrałem, więc generalnie no nie miałem żadnych odcinków już w zapasie, dlatego to już to, co teraz tu widzicie, to jakby jest na nowo nagrywane, w sensie, znaczy na nowo. Jest to po prostu nowa rzecz, nowa sesja, nie? Wiecie, o co chodzi. Trudno, nie udało nam się zrobić nie wiadomo jakiego rekordu, ale ważne, że pokazałem wam, na czym polega ta minigierka. W sumie to ja sam przy okazji poznałem tę minigierkę, więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego powodu. Dobra, skoro mamy już zaliczone tamte minigierki, to wiecie co? Oj, nie lubię bardzo takich brzydkich przesterów. Więc zanim jeszcze podejdziemy do świetlika, zobaczę, czy czasem następne drzwi się nam nie odblokują, bo te drzwi nam się odblokowały, więc tam już mamy zaliczone, co trzeba. A zobaczmy, czy tutaj coś się nam odblokuje. Szczerze wątpię, no ale zawsze warto sprawdzić. 240 oraz 300, więc to będą ostatnie dwie pary drzwi, które będziemy musieli odblokować. Poprzednim razem również wam powiedziałem, że zostało nam tylko 9 poziomów do końca gry, więc zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj zrobić przynajmniej dużą część tych poziomów. Przerwałeś przygodę. Aby kontynuować, wybierz ostatni poziom. Okej, więc nie robiliśmy wulkanu, więc rozpocznijmy poziom. Mamy ogólnie 2719 dukatów, więc to jest, myślę, że dobry wynik. Brakuje nam niecałych 300, żeby przekupić bossmana. To też warto trzeba napomknąć. Zaraz wejdziesz do piramidy, na końcu której ukryty jest skarb. Zdobądź go, to będziesz mógł przekupić bossmana. Musisz jednak iść sam. Ja za bardzo boję się ciemności. To jest typowe, że po prostu te teksty nie nadążają za dialogami, no ale no cóż możemy poradzić. Ej, co ty sobie wyobrażasz, gościu, ty jeden z drugim? Co to miało znaczyć? Mądry ty jesteś? Ogólnie bardzo ładna nas tutaj florystyka wita, czyli po prostu innymi słowy początek tego poziomu jest jak najbardziej na plus. Mamy tutaj motylki. Zebrałeś 60 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz atak ogonem jest skuteczniejszy. Okej, zobaczmy. Dokładnie, jest skuteczniejszy. Zajebiście, podoba mi się. To jest jeden z moich ulubionych zresztą upgrade'ów. Wracając do tematu, zanim wejdziemy do tej świątyni, muszę napomknąć dwie rzeczy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba florystyka tego poziomu, czyli mam na myśli tutaj te motylki, które sobie latają przed tą świątynią. To jest bardzo fajny efekt, moim zdaniem.
Może nawet nie graficzny, ale po prostu fajny poziom. Znaczy, fajnie to ogarnięte zostało przez twórców. Ponadto mamy tutaj drzewka oraz te takie słupki, te takie kolumny, które moim zdaniem też podkreślają sam ten poziom. W bardzo oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu i mam czasami wrażenie, patrząc na wejście do tego poziomu, jakbyśmy wchodzili do świątyni kamieni i ognia z Raymana dwójki. Taka ciekawostka. O, i muzyka, którą już słyszeliśmy, również nam tutaj towarzyszy. Bardzo się cieszę, że ją po raz kolejny słyszę, bo to jest mój ulubiony soundtrack z Kangur Kakao 2, więc niech sobie poleci on teraz trochę, a ja sobie w ciszy pozwiedzam z wami te oto świątynie. Czy ja już wspominałem o tym, że ten soundtrack kojarzy mi się z Jackiem i Daxterem The Precursor Legacy? Jeżeli o tym nie wspominałem, to wiedzcie, że tak po prostu jest. Serio mi się bardzo kojarzy ten soundtrack z Jackiem i Daxterem The Precursor Legacy. Najgorsze jest to, że słuchając tego soundtracku mam często takie wrażenie jak... Znaczy wrażenie, mam często ochotę... Mam często ochotę, jakby to wam można powiedzieć, włączyć sobie po prostu Jacka jedynkę. No, i dostosowałem się teraz do rady Żabola. Pozdrawiam serdecznie poprzedni odcinek oraz Żabol ciebie, bo napisałeś dosyć krytyczny komentarz. I żeby nie było, ja się do tego ustosunkowałem. Tak, zdaję sobie sprawę, że mało używam tego całego celowania w taki sposób, o takiego namierzania. Będę starał się oczywiście częściej używać to, aczkolwiek no mam niestety na tyle taką krótką pamięć, że teraz będę o tym oczywiście mówił, będę o tym non-stop gadał, a prawda jest taka, że o tym prędzej czy później zapomnę, tak więc muszę po prostu brać na siebie poprawkę i kontrolować to, co robię. I myślę, że wtedy będzie w porządku. Bardzo mi się ogólnie też podobają tutaj hieroglify, jeżeli to mogę tak oczywiście nazwać w mało może profesjonalny sposób. Ale bardzo mi się podobają te tutaj takie wzorki na ścianach. To bardzo też podkreśla klimat takiej świątyni. Niby pierdoła, ale jednak to podkreśla, więc wydaje mi się, że to też powoduje, że te poziomy w KO są takie rozbudowane. Kurczę, ciężko mi jest złapać słowo odpowiednie. W każdym razie chyba wiecie, o co mi mniej więcej chodzi. W dzieciństwie lubiłem dosyć ten poziom. Aczkolwiek wiem, że sprawiał mi on, no, trochę problemów miałem przez ten poziom. W głównej mierze to z końcówką. Dobra, tu było wejście do świątyni, więc cofnęliśmy się teraz. Nie chciałem tego oczywiście robić. Więc poszukajmy po prostu skrzynki. Wiem, że ona jest tutaj gdzieś. O, dokładnie. Ważna uwaga, skrzynką nie możecie skakać, tak? Więc jeżeli ktoś chce, nie wiem, być, że tak powiem, hem-hem do przodu, to musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli będzie chciał wcisnąć X, w tym wypadku na padzie jak ja, no to nie skoczysz, tylko po prostu wyskoczysz ze skrzynki, tak? Więc bierzcie to pod uwagę. W ogóle to jest śmieszna logika, że ta skrzynka przenika przez lasery, nie? Nie wiem, dlaczego tak to jest, ale no cóż, twórcy tak chcieli, to twórcy tak zrobili, no. Nie można tutaj jakby... Może nie to, że ich winić, ale nie można tutaj doszukiwać się drugiego dna. Zresztą wolę zawsze unikać takich rzeczy, jak doszukiwanie się drugiego dna w tego typu grach, w tego typu produkcjach. Dobra, z tej strony nam się laser oczywiście zanikł, więc zobaczmy, gdzie tym razem będzie na nas... A dobra, tutaj byliśmy, więc... Można sobie stąd iść. Okej. Mamy tutaj wszystko w miarę ładnie przygotowane. Więc teraz idźmy tędy. I tu gdzieś z tej strony pamiętam, że był właśnie ta ścianka z laserem. I ona będzie właśnie po prawej stronie. Tylko trzeba uważać na tą statuetkę ziejącą ogniem. To było, moi drodzy, to nie było tutaj. Halo, gdzie to było? Tutaj przyszliśmy. Tu było. No. Widzicie, nawet nie musiałem edytować.
I cały po prostu misterny plan poszedł w przysłowiowe pizdu. Dobra, jestem z powrotem. I teraz tak, zobaczmy gdzie jest to miejsce. Tam będzie. Powiedzcie, że dobrze patrzę. Powiedzcie, że dobrze patrzę. Tak, dobrze patrzę. Zobaczymy, gdzie teraz odblokuje się przejście. Dobra, tutaj widzę, że mamy jakieś drzwiczki. Uwaga, niech to przestanie ziać ogniem. Teraz szukamy tego miejsca. Serio? Dobra. Teraz tutaj będzie... O kurde! I dobra, teraz się tutaj drzwiczki otworzą. Więc trzeba teraz do tych drzwiczki trafić. Znaczy do tych drzwiorów trzeba trafić. Więc zobaczmy, gdzie one są. Tutaj gdzieś się to powinno otworzyć, co nie? Z tego, co dobrze widziałem. O, tutaj są. Okej. Mamy to. Okej, mamy checkpoint, więc jesteśmy bezpieczni. I teraz mamy hełm, który pozwoli nam dostać się tutaj. Więc... No może nie do końca to chciałem zrobić, ale powiedzmy, że coś takiego. Powiedzmy, że to autor miał na myśli. O, checkpoint drugi koło... O, widzicie, taka ciekawostka teraz, że jeżeli tutaj zebraliśmy ten dzwoneczek, to tamten dzwoneczek się z powrotem tam pojawia. Można i tak w sumie. O, super, super, o to chodziło. Kiedyś pamiętam, że jeżeli chodzi o ten poziom, to miałem problemy z tamtą sekwencją właśnie, gdzie tutaj musieliśmy lecieć nad tą lawą. Bo zawsze jakby za bardzo spamowałem jednym przyciskiem na klawiaturze, co skutkowało tym, że po prostu KO zamiast lecieć do góry normalnie, to on opadał. No, nie do końca to chciałem zrobić, ale dobra, okej. Niech będzie. W sumie i tak tutaj mamy blisko checkpoint, więc nie ma co nawet narzekać. Dwa razy oberwał. W sumie to nawet za niego gwiazdkę chyba dostaliśmy. Tego jeszcze nie bierzemy dzwoneczka. Bo ten dzwoneczek to wiadomo jest nasz checkpoint. Ja tego jeszcze nie chcę robić, dlatego że kurczę, właśnie wolę tutaj to pozbierać najpierw. O, ładnie tutaj zostało to skoszone. I dobra, nie widzę tutaj nic, żebyśmy niszczyli dodatkowo, więc możemy sobie tutaj iść. O, no właśnie, to jest ta sekwencja, której bardzo nie lubiłem, jeżeli chodzi o ten poziom za dzieciaka. Można by powiedzieć, że tutaj bardzo failowałem. Więc zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Ale mówię, za dzieciaka bardzo tutaj, kurde, klołem. No może nie przeklinałem, ale chodzi po prostu o to, że sobie nie dawałem tutaj rady. Więc jestem ciekaw, czy tutaj mi się uda te sekwencje za pierwszym razem zrobić. Nie ukrywam, ucieszyłbym się z tego powodu, no ale... Co ma być, to będzie. No. No i właśnie było. Chciałem właśnie zaśpiewać, że co ma być, to będzie, no ale jednak okazuje się, że już się gra sama mi jakby dopowiedziała resztę tej piosenki. Dobra, mamy dalej tutaj. Nic się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. Przyspieszamy, przyspieszamy, nie śpimy tutaj, przyspieszamy. Oj, tego nie planowałem. Najgorsze jest w sumie to, że w tym poziomie w ogóle checkpointa nie ma, więc...
W sensie w tej sekwencji, gdzie uciekamy, więc technicznie tak na dobrą sprawę, jeżeli zginiesz pod koniec tej sekwencji, to całą sekwencję robisz od zera. I to jest najgorsze. Dobra, udało się. Dobra, tutaj mamy checkpoint, więc chyba na razie będziemy mieli spokój. Przynajmniej do momentu, aż nie będzie drugiego pościgu. Dobra, czyli jednak troszeczkę w błąd zostałem wprowadzony, bo okazuje się, że tu jednak checkpoint jest. Przez chwilę myślałem, że tamta sekwencja ucieczkowa to jest końcówka już poziomu. Ale jednak pozytywnie zostałem zaskoczony, bo troszeczkę byłoby to słabe, gdyby poziom się teraz skończył. Przynajmniej ja tak uważam. Dobra, troszeczkę sobie za dużo bumerangów zużyliśmy. Dobra, trzeba było zdobyć te 200 coś. Tak więc jeszcze tylko 50 i będziemy mieli kolejny bonus do odblokowania. W sumie to już będziemy mieli odblokowany. Dobra, czyli już wiem, na czym to polega. Musimy po prostu wejść na tę platformę z kamieniem i stąd go po prostu atakować, tego typa. Widzicie, mimo że grę znam na pamięć, to jednak się na nowo jej uczę po dłuższej przerwie, bo mówię, ja przed Kangurkiem KO w ogóle nie ćwiczyłem, kompletnie nic. Praktycznie w tę gierkę gram na zasadzie z tego, co pamiętam, tak więc drobne błędy mogę popełniać nawet na oczywistych rzeczach. Bo po prostu uważam, że Kangurek KO to nie jest gierka, przy której powinno się według mnie ćwiczyć. No ale to jest, ja mam może po prostu takie za bardzo ignoranckie podejście do tematu. To jest moje zdanie, nie wszyscy muszą się oczywiście z tym zgadzać. To, że ja mam takie podejście, nie oznacza, że każdy musi mieć, wiadomo, o co chodzi. To trochę wygląda, jakby to była walka z bossem, ale to nawet nie jest boss. Serio, nazywanie tego przeciwnika bossem to trochę chyba obraza dla takich bossów. No, musimy uważać, bo już naprawdę nie dużo nam zostało tutaj. Zaraz będziemy mieli kolejny ten. Znaczy kolejny jest, tak, chciałem powiedzieć kolejny upgrade, no ale zapominam cały czas, że tu jest co 60, a nie co 50, tak więc muszę o takich detalach pamiętać, tym bardziej, że ogrywam wersję na PSP, a nie wersję na peceta, którą już każdy w Polsce ograł do takiego stopnia, że żygam wersją pecetową. Taki prawdziwy fan ze mnie KO i żyga wersją pecetową, tą kultową wersją, jak ci nie wstyd, Michał. 167, 17, 17 do 25. Ten wynik oznacza, że jednak, no, ten poziom nie będzie na tyle długi, żebyśmy, kurde, tutaj, nie wiem, spędzili 2,5 godziny albo godzinę z czymś. Bo jak sami widzicie, tutaj zaraz będziemy mieli wszystkie gwiazdki, zaraz będziemy mieli wszystkie te kryształy. A jak dobrze wiemy, no, sam poziom z tych dukatów by się raczej, no, nie składał, no. Tak więc coś tutaj ewidentnie śmierdzi. I to nie jestem ja, żeby nie było, że ktoś sobie tutaj coś dopowie. Ja prytka nie puściłem w tym wypadku. Dobra, oberwał. Oberwał, czyli dzięki temu nam się tutaj odblokowała kolejna sekwencja. Jestem ciekaw, czy tutaj gdzieś będzie checkpoint. Mam taką szczerą nadzieję, bo nie chcę tutaj non-stop gnić i powtarzać tej sekwencji. Wolę iść mimo co do przodu z poziomem. W ogóle ta podłoga bardzo mi przypomina Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic na PS1. Nie wiem dlaczego, ale skojarzyło mi się z tamtym miejscem, gdzie trzeba było się dostać do profesora Lockharta i były te takie wiry, które ciebie spowalniały. Tak jakoś, kurde, nie wiem, no skojarzyło mi się. Oj, zaraz te skorpiony zginą. Chciałem trochę pocisnąć wiadomo z czego. A, ich nie można.
Dobra. O Jezu. Przed checkpointem zginąć, ale kurde wstyd. Ale Lipton Ice Tea teraz wleciał na pełnej. No całkiem teraz spoko nam poszło, bez w ogóle żadnego obrażenia, więc to jest dobry znak. O i przy okazji mamy to co nasze. Zobaczmy co tym razem będzie. Pajączek, uwaga na pajączka. W sumie to i tak już został zbity, więc nie rozumiem po co o tym wspominam w takim razie. O, widzicie, nawet im nic nie możemy zrobić, to jest przykre. I teraz idziemy po górnej części tej sekwencji, którą przed chwilą robiliśmy. Tutaj mamy drzwiczki. One są, odblokowane. W tamtą stronę jeszcze coś mamy i warto byłoby się temu przyjrzeć, gdyż tam mamy kurcze pieczone, gwiazdkę i 3 diamenciki, które są bardzo istotne. Swoją drogą będziemy musieli teraz całą tę sekwencję od zera powtarzać. W sensie będziemy musieli z powrotem się tutaj do góry dostać, dlatego że żeśmy spadli. Tak więc uwaga na skorpiony, bo są one, no, nieprzewidywalne. Pół godziny już mamy na liczniku. Będę miał co edytować przy tych głupich failach, które miały miejsce. No ale więc teraz tędy musimy się udać. Dobrze. No wiem. Dobra, uwaga. Fuck. Puh, ale tu unik wleciał. Dobra, walić tego pająka. O, to jest też moja ulubiona sekwencja, głównie przez grafikę. I tu po raz kolejny muszę powiedzieć, że tym razem mi się to kojarzy ze Spyro 1 i z jednym z tak zwanych poziomów lotniczych. Kurczę, nie pamiętam nazwy już tego poziomu lotniczego. Tutaj prawdopodobnie będzie screen oraz nazwa tego poziomu, dlatego że zobaczcie, ta wyrwa w skalę na wprost jest bardzo łudząco podobna do tego poziomu lotniczego, którego robiliśmy w Spyro 1. Dodatkowo powiem, że to był poziom dosyć kontrowersyjny, gdyż trofka ze Spyro Reignited Trilogy była bardzo trolująca, ponieważ nazwa poziomu w ogóle była sprzeczna z tym, co żeśmy faktycznie robili, więc tak tylko o tym napomknę. Więc tutaj w montażu po prostu wam wkleję nazwę tego poziomu, o jaki mi chodziło. Dawno w ogóle swoją drogą grałem w Spyro, dlatego też nie pamiętam jakby tej nazwy poziomu lotniczego, więc nie miejcie mi tego za złe, od razu mówię. Gdybym tak często grał w Spyro, to może bym o tym pamiętał. O, przeżyłem to jakoś. Może, no, przeżyłem, ale spadłem w dół tak czy siak. Więc myślę, że warto byłoby się teraz skupić właśnie na tym typie z bronią, na tym gościu. A następnie na pajączku, bo pająk jest taki, nie wiem, wydaje mi się, że mniejszym złem od tego głąba. Dwa razy oberwał, czyli gdybym nie stał w miejscu i bym się troszeczkę na prawo udał, to sądzę, że mógłbym to spokojnie przeżyć. Dobra, więc sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądać. Jakby ktoś się pytał, dlaczego mam takie dziwne światło po swojej prawej stronie, to jest dlatego, że jakby to można powiedzieć, nie dlatego, że mi się kamerka zesrała, tylko po prostu dlatego, że jest jedna rzecz, którą zamontowałem na wprost siebie. Wy tego niestety nie widzicie, bo nawet nie macie jak. Aczkolwiek może o tym za jakiś czas wspomnę, co ciekawego udało mi się ogarnąć. Myślę, że może pozytywnie się zaskoczycie. Dobra, wracając do gierki. Skopmy mu zadek, bo on tutaj jest największym problemem obecnie. Dokładnie tak. Mogliśmy to w taki ekspresywny sposób zrobić. Wszystkie beczki mamy tutaj oczyszczone, tak więc hulaj dusza, lećmy do przodu. Niechaj hulaj dusza zapadnie, zapragnie, whatever. Aby przesunąć ramię, użyj przycisku w kierunku. Naciśnij przycisk akcji w celu wyłowienia części skarbu. No i to jest ta najprzyjemniejsza chyba część z tego poziomu. No, nie musimy tutaj nic robić, musimy jedyne co robić to
pilnować skarbu, żeby jak największą ilość skarbu wyłowić. Ponieważ reszta tego skarbu to są dukaty, dzięki którym będziemy mogli przekupić bossmana, więc warto na ten temat co nieco dodać od siebie. I jedynymi naszymi przeszkodami to będą właśnie te takie właśnie mechaniczne ryby. Musimy na nie uważać, ponieważ zetknięcie się z nimi będzie kosztowało przegraną. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Nie pamiętam, ile tych skarbów musimy zebrać. Podejrzewam, że chyba tylko 10. Ale głowy sobie nie dam uciąć. No sami widzicie, jak to by się skończyło, więc lepiej nie kombinować, tylko starać się od razu zbierać wszystko. Jak się może, jak można oczywiście. Pamiętam, że za dzieciaka nie lubiłem. Nie, w sumie lubiłem dosyć te sekwencje, aczkolwiek wiem, że ona sprawiała mi nie lada problem, bo no często się zdarzało, że po prostu zamiast tego skarbu to faktycznie wyławiałem te właśnie robotyczne. Kurde, robotyczne, Jezu, to tak strasznie głupio brzmi. Te takie właśnie. No to takie ryby. Pełne metalu. No to robotyczne ryby, niech tak będzie, Jezus Maria. Co ja tutaj będę wymyślał? Najwyżej po prostu w montażu wkleję poprawne słowo, które miałem na myśli. Bo mogę sobie do tego czasu to przypomnieć, co dokładnie autor miał na myśli. Siedemnaście. Kurde! Ale to jest najgorsze, że tutaj w sumie jest taki lag przez chwilę i myślisz, że skarb ci tutaj wyskoczy, a tu jednak okazuje się, że nieprawda. I w taki oto sposób gracie, w taki możliwy sposób troluje, nie? Przesrana sprawa bardzo. Muszę zapamiętać, że jeżeli woda tak dosyć długo bulgoczy, to oznacza, że ta ryba zaraz wyskoczy. Więc trzeba to sobie zapamiętać. Dokładnie tak, więc lepiej uważać. Dokładnie, 20 musieliśmy zebrać. Jesteś wspaniały! Zdobyłeś skarb! Teraz możesz przekupić bossmana, strażnika w ciemnych dokach. Powodzenia! Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy! Ten tekst nawet, kurde, całkiem nadążał za słowami Bociana, więc...